Cześć, witam Was po przerwie. Jak widzicie, wóz już nie stoi na polu, tylko stoi tutaj na naszym nowym gospodarstwie, tu gdzie się wybudowaliśmy, na naszej działeczce, gdzie jest ogród. Dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, że wiały bardzo silne wiatry i wyobraźcie sobie, że wóz się przewrócił. I stało się to dlatego, że kiedy rano o 5 otworzyłem ten właz, który był skierowany jakby prosto pod wiatr, no to wtedy wiadomo, wydarzyła się taka sytuacja, że się zachował się wóz jak balon i się przewrócił. Właściwie to nic wielkiego się nie stało. Tutaj tylko troszkę tam pogięła się blacha. Delikatnie. Tutaj też troszeczkę. W środku trochę grzędy się połamały. Jedna kura padła przy upadku. Jedno koło zdążyliśmy już obrócić w drugą stronę. Teraz będzie szerzej. Piąte koło też chcę obrócić w drugą stronę. Nie jest to proste, ponieważ śruby są stare, zardzewiałe. Z przodu niestety taki numer się nie uda, ponieważ ktoś kiedyś po prostu pospawał nakrętki. Musiałbym obcinać nowe szpilki, wstawiać, a powiem szczerze, nie bardzo mi się chce to robić. Także wóz jest tymczasowo tutaj. Jak widzicie, rozcieliłem troszkę siana. Tu mam pomocnika. O, proszę. Rozcieliłem troszkę siana. Wiadomo, tutaj gdzie kurki najczęściej wychodzą. Żeby sobie tutaj odchody wsiąkały, żeby ten azot nie uciekał nam głębiej w glebę, tylko został właśnie na tej naszej pieluszce z siana, którą zrobiliśmy. No i potem to po prostu sobie zgarniemy i wykorzystamy w ogrodzie oczywiście. Tunel też nam lekko przestawił wiatr, ale w sumie to właściwie to mi troszkę pomógł, bo nie mogłem go ruszyć z miejsca, a teraz jakby wyskoczył i będę w stanie go przenieść na tamte grządki z tyłu. Chciałem go po prostu inaczej ustawić. Także no, troszkę pomocy też ze strony tej wichury było. Co tu więcej? No, taka krótka aktualizacja po prostu stanu rzeczy. Chciałem coś powiedzieć też o karmieniu kurek. Ja nie jestem ekspertem. Próbowałem różnych rzeczy. Na początku oczywiście myślałem sobie, że co tam, dam przecież troszkę ziarna i kurki sobie zjedzą i zniosą mi jajka. To znaczy, jeżeli mówimy o hodowli takiej przydomowej, która ma obsługiwać tylko rodzinę, no to jak najbardziej jakieś tam resztki ze stołu plus ziarno, no i te jajeczka dla Was będą. Aczkolwiek jeżeli rozmawiamy o sprzedaży jajek, o zarabianiu na tym, no to niestety tutaj już musimy pomyśleć o zbilansowanej paszy. Zaraz tam wpadniesz. A jednak nie. No, więc próbowaliśmy, inspirowani kanałem Kury Intensywnie Ekologiczne. Polecam, tam pan bardzo samodzielnie tworzy sobie te mieszanki. My też tak próbowaliśmy. Jest to niestety bardzo czasochłonne. Jeżeli ktoś się tylko tym zajmuje kurami, to jak najbardziej, ale jeżeli są jeszcze inne rzeczy, jak uprawy polowe lub inne zwierzęta, no to myślę, że temat szybko upadnie. Chyba że ktoś ma siły, jakiś pomoc, ktoś to będzie to dla niego robił. Potem próbowaliśmy również kupnej paszy ekologicznej przez jakiś czas i dawaliśmy ją w 100% i mieszaliśmy ją. A od niedawna, w sumie od 2 miesięcy, po prostu zakupiliśmy koncentrat ekologiczny z certyfikatem, który w 30% mieszamy z naszym zbożem. I jest to chyba na dzień dzisiejszy dla nas rozwiązanie. Jeżeli oczywiście będzie taka sytuacja, że zabraknie nam zboża, no to oczywiście po prostu zakupimy gotową paszę. Nie będziemy się zastanawiać nawet nad tematem i kupimy gotową paszę, bo no po prostu no te kurki muszą na siebie zarobić i muszą dostać
zbilansowaną paszę, żeby znosić jajeczka w takich ilościach, które by nas zadowalały. Także no w sumie to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Załatwiłem w sumie dwa tematy i małą aktualizację i paszę. Także tak jak powiedziałem, jak myślicie o hodowli zarobkowej, to no niestety tutaj trzeba zbilansowaną paszę mieć dla kurek, żeby one przez cały sezon znosiły jajeczka nam i były zdrowe. Nie ma się co oszukiwać. Po prostu no tak to wygląda. W naturze ptaki, kury i inne zwierzęta szukają sobie tego pokarmu na dużo większym obszarze niż tutaj ta siatka. Nie zawsze oczywiście też ten pokarm znajdują, tak jak zimową porą też zwierzęta pewnie brakuje im pożywienia. Także w naturze nieśność kur na pewno byłaby zimą praktycznie zerowa, a hodowla rządzi się swoimi prawami i biznes, którym jest oczywiście sprzedaż jajek, też rządzi się swoimi prawami i musimy tutaj zachować się po prostu jak biznesmeni. No i tyle w sumie, co chciałem powiedzieć w tym temacie karmienia. Jak powiedziałem, nie jestem ekspertem, to są tylko jakieś nasze doświadczenia. Łatwiej jest nam po prostu i ekonomiczniej kupić gotowy produkt, który dodamy do naszego ziarna i stworzymy zbilansowaną karmę. No. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Bomba wybuchła. Trzymajcie się i widzimy się, słyszymy w następnym filmie. Cześć!